Jesteśmy na ziemiach Indian Navajo. Cały czas jeszcze w stanie Utah, ale zbliżamy się do granicy z Arizoną. Póki co, no jedno z takich bardziej spektakularnych ujęć właśnie tych wietrzejących skał pomnikowych, które nagle niczym brunatno-czerwona skalista roślina wyrastają tutaj z tej pustyni. Na każdym z tych słupków tutaj 100-yardowych, w przybliżeniu 100-metrowych, jest napisane, że jesteśmy na ziemi Navajo, a jak się wjeżdża tutaj, to na jednym z mostów nad rzeką, przyznam, że nie zdążyłem zauważyć, nad San Juan zdążyłem, nad rzeką San Juan była też specjalna informacja, tablica, że tutaj panuje prawo Navajo. No oczywiście prawo federalne jest ponad nimi, ale nie zawsze. Na przykład przypominam o kwestii zmiany czasu, zimowy na letni i tak dalej, co za chwilę będzie nam towarzyszyć też ku obłędnej uciesze nonsensu. W każdym razie w Arizonie oczywiście zmienia się czas, ale Navajo odwrotnie. Navajo zmieniają czas, a cała Arizona nie zmienia. O, czyli Navajo są postępowi, z tego co pamiętam, a cały stan w oficjalnej decyzji tego nie robi. Zbliżamy się do czego? Zbliżamy się do głównego tutaj parku stanowego, bo Monument Valley, czyli Dolina Pomników, właśnie tych pomników geologicznych, jest parkiem stanowym i będziemy tam za niedługą chwilę, aby, jak to zwykle bywa, Visitor Center zasięgnąć informacji, kupić jakieś pamiątki może. No i ruszymy dalej, bo największe ponoć wrażenie robią te skały właśnie po stronie stanu Arizona. Póki co popatrzę, jak to wygląda. Od kiedy pamiętam, symboliczne, nawet proste takie, kolego, możesz zjechać z tego pasa, dziękuję ci. Od kiedy pamiętam, symboliczne, nawet takie uproszczone rysunki, czy to nawet Lucky Luka, czy czeskie komedie, to właśnie był symbol Dzikiego Zachodu. No czasami jeszcze się pojawił kaktus. Tu jest chyba za gorąco nawet dla kaktusów. No, cały czas w drodze. Niedługo wyjeżdżamy z Utah do Arizony, żeby zresztą do Utah powrócić za parę kolejnych chwil. I tak to się jeździ. Na koniec tylko powiem, że coś jest takiego magicznego w tych pustyniach Ameryki i w Stanach, zwłaszcza w Kalifornii, w Arizonie, w Nowym Meksyku i w Utah teraz, który odkrywamy, że po prostu magnetyzuje. Tak. Macham do was z ukłonami. Trzymamy się. Hej, hej.